i zbliżamy się do schronu, który jest również w miejscowości Ocieka, w przysiłku Sadykierz. Tak, można powiedzieć. W przysiłku Sadykierz. Bliżej wsi Blizna, czyli poligonu. Tak, bardziej jest zbliżony do poligonu w Bliźnie. Ten schron uderzyła bomba. Tak, wiadomo, czy lotnicza, czy... Lotnicza, czy to lotnicza, była lotnicza, bomba lotnicza. Wskazuje, bo jest złamany do środka. Która ten schron rozbiła. Częściowo. Tak, ale widać wyraźnie jest konstrukcja tego schronu. Potężne dwumetrowe ściany, strop, zbrojone stalą. Gdzieś 12 mm, do tego jeszcze szyny stalowe nad otworem strzelniczym. Tych otworów akurat w tym bunkrze jest 5. Ten otwór skierowany jest w stronę pustkowa. Tu wchodzimy teraz przez wyłom, który zrobiła bomba. Tak, wejście było zapewne od strony północno-zachodniej, tam tak, widać. Aha. I tu mamy, zaraz po lewej, jak pan wejdzie, będzie widać jeden otwór szczelniczy poniżej. Tak, tu było wejście. Tam było wejście właśnie, to wskazuje, do tego schronu. Wejście. Tu był na pewno jeden otwór szczelniczy, który został, czyli to by był 6 prawdopodobnie. Tak. Natomiast tu, uwaga na głowę, bo druty zostają. Aha. Tu widać następny otwór, tam następny. Za ścianą, za cokołem jest następny, tam jest następny i tu mamy następny. Czyli otwory strzelnicze. 4, 5, 6 otworów strzelniczych. Były w każdym kierunku. Skierowane w każdym kierunku. No i ten schron był dość duży i mógł pomieścić sporo żołnierzy. Sporo żołnierzy widać jeszcze dodatkowo stalowymi szynami. Wszystko uzbrojone. Zbrojone. Dość duże pomieszczenie. Blach, w tej chwili gdzieś około metra, może 6. Nawet więcej jest gruzu ziemi. Na pewno. Który się tutaj nazbierał. I widać, że to tu nosi ślady mocnego zniszczenia poprzez bombardowanie. Ale być może nawet i także... użycie prawdopodobnie katiuszy, bo trzeba powiedzieć, że akurat te obronę niemiecką tutaj zlikwidować. Rosjanie prawdopodobnie użyli mocno ostrzału katiuszy, czego dowodem są wspomnienia już jeszcze żyjących to niektórych starszych ludzi. Nawet w rozmowie już z Rusinem nieżyjącym, to tak też, który dowodził tą grupą partyzantów, mówił, że właśnie katiusze tu były użyte na pewno. Boże, tak, tu jesteśmy przy właśnie otworze, przy wejściu. Jest otwór strzelniczy, ten jest skierowany na północny wschód. Północny zachód. Zachód, akurat ten. I tu widać w nim wyraźnie takie stalowe rurki, które prawdopodobnie były otworami strzelniczymi, dodatkowymi, takimi małymi, bądź miały jakieś inne ewentualnie zastosowanie. Tak. I tu widać wyraźnie grubość ściany. Grubość ściany to jest nawet ponad 2 metry. Grubość. I widać, że te ściany nie oparły się atakowi lotniczemu i artyleryjskiemu i być może lotniczemu. 3, 4, 5, 6 obok, jak tu jesteśmy na dachu. Na stropie tego schronu, który był sześciokątem czy ośmiokątem? Raz, 2, 3, 4, 5, na to, że sześciokąt. Sześciokąt, a więc takim kwadratowym. Miał prawdopodobnie 6 otworów strzelniczych. Tutaj on jest ustawiony na górce. Dominował tutaj nad całym terenem. To jest najwyższy punkt. Ten bunkier jest akurat położony, można powiedzieć, najwyżej nad poziom morza. I tu jest miejsce, gdzie został trafiony. Dokładnie. Najprawdopodobniej bombą. Dużą bombą lotniczą. Bombą lotniczą. To jest widok z tego schronu na
uciekę. Widok na uciekę. Tak, dalej jest widać wieża kościoła. I ten schron mógł bronić dostępu również do Dębicy, do Pustkowa. Tak jest. Ale też mógł chronić blizny. Był bardzo mocny punkt oporu niemiecki. Uniwersalny dość. I poza tym jednym miejscem to jest ten schron nienaruszony. Tak, tylko poza tym miejscem, gdzie uderzyła ta bomba. No to akurat wloty też są częściowo, to świadczy, że trafiały prawdopodobnie pociski Katiuszy. Mhm. On był mocno ostrzeliwany przez Armię Czerwoną z Katiuszy, bo tu się ciężko było pozbyć tego oporu. Tak. Oporu strzelniczego. Widać wyraźnie, tu widać wyraźnie te rurki, które były poniżej otworu strzelniczego i były prawdopodobnie dodatkowymi otworami małymi strzelniczymi na broń strzelecką. Na pewno tak to służyło. Widok drugiego otworu strzelniczego. Tak jest, na południowy. Wielkość tego otworu świadczy o tym, że no tu już się no, ale miło widać ten strop, ale tu mogła być używana chyba cięższa broń niż tylko strzelecka. Tu mogły być używane, ale to jest porośnięte głogiem, więc nie będziemy tam się przez ten głóg przedzierać. To by trzeba było. To jest największy, można powiedzieć, wyprawę. Ten otwór strzelniczy i z drugiej strony na bliznę. Tak. I on jest skierowany na bliznę. Ten nie. Ten jest skierowany, proszę pana, na południowy wschód. No, ani w kierunku Pustkowa, ani w kierunku blizny. W całkiem odwrotnym kierunku. Tamten, na przeciwnej odległej stronie jest. On jest porośnięty i głogiem, i dziką różą. Też jest. Która go dodatkowo tutaj chroni. Poplata. Teraz, tak. Która go dodatkowo tutaj chroni. Tak. To jest jeden z większych bunków. Mhm. Akurat w tym umocnieniu. Jak nie największy nawet, bo są mniejsze i średnie jeszcze.